Witamy w trzecim odcinku Wideobłąda. Adrian, przywitaj ładnie kibiców. Witam serdecznie. Adi, który to już jest dzień zgrupowania, bo mnie się to trochę myli, ale powolutku zbliżamy się już do powrotu do domu, co? Wiesz co, chyba już każdy odhacza te dni, bo już chyba każdy ma troszkę gdzieś tam dość samych siebie pewnie też, ale dzisiaj jest bodajże 12 dzień, z tego się nie mylę. Zostały chyba 3 ostatnie, bo w sobotę już wracamy. Także czeka nas jeszcze jeden sparring w piątek i upragniony chyba powrót dla wszystkich. Tak, z tego co widziałem, obserwując waszą pracę na treningach, troszeczkę już schodzimy z obciążeń, jest czas na różne ciekawe, dodatkowe zabawy na treningach. Ja coś przygotowałem fajnego. Ty potrzymasz mikrofon? Znowu mam ci, ja pierdolę. Zabiorę ci tą robotę w końcu, zobacz. Dobra, czekaj. Czekaj, już ci coś pokażę fajnego. Ty, ale nie włączaj go Babie, nie? Nie go. Bo piękne tu pliki widzę. Dzisiaj są walentynki, więc nie ma go Babie. Dobra. Patrz. To jest. To co? Akurat. To jest a to akurat, ty! To jeszcze Jezus. Jestem ja, to nad tym ty, się ale, nie skupiamy. Ale czekaj. A jest, widzisz te ruchy? Kocie ruchy. Kocie. Ty, ja tak podobno o 5 rano z imprezy wracasz. Nieprawda. Tak po schodach do domu, jak wchodzisz. Tak wchodzę do domu. A teraz coś specjalnego. No. Oceń tego zawodnika i powiedz, na jakiej pozycji mógłby grać. W sposobie poruszania się. Co? Błędnik zaburzony delikatnie, no co mam ci powiedzieć, no. No niestety... No, śmiesznie wyszło na pewno. Śmiesznie, prawda? Śmiesznie wyszło. Herbatę przyniosłem. O, dziękujemy. Witamy kapitanie w trzecim odcinku. Dzień dobry. Tomasz Miedzierski chciał się załapać do naszego wideobłąda, ale niestety, no, jak widzicie, miejsca przy stoliku starczyło tylko dla nas dwóch. Nie dla psa kiełbasa. Ale wracając do tych challenge'y, ty pewnie w swojej bogatej karierze piłkarskiej brałeś udział w wielu takich challenge'ach. Jaki był dla ciebie najtrudniejszy, co? Bogatej karierze, dobrze, żeś to powiedział. Nie, no nie brałem raczej, nie byłem segoasem, także. Bo raz w Turbo Kozaku żeśmy występowali razem z Filipem Jagiełło jeszcze w Zagłębiu. No i? No to wiesz, jedni do tego bardzo podchodzą mocno, tak jakby zmotywowani. My to raczej robiliśmy tak jak ten nasz materiał tutaj, bardziej dla beki, także na luzie. Wiesz, na mega spontanie. I na luzie zajęliście gdzieś tam jedno z ostatnich miejsc? O, myślę, że tam nie jeden zwykły Kowalski przysłowiowy by nas wyprzedził. Nie, ale wracając do tego challenge'a, ja pierwszy raz miałem okazję robić coś takiego. Widać, ewidentnie. Ale powiem ci, że to jest fajna zabawa, tylko to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Kurde, w głowie to mi się tak kręciło, tak mnie znosiło na prawo jak dzisiaj, jakby ten wiatr wiał. No ale na boisku mówię się inaczej, mówisz, że jak wypijesz 1 litra tam na łeb, to podobnie wracasz. Nie, co? Nie, no wiadomo, że jest ciężko po takim kręciołku, no nie, ciągnie na różne nieprzyjemne rzeczy, nie? Tak, no i nie wiem, czy widzisz, bo ja muszę... Nie trzeba było ci wiadra przynosić, to wiem. Nie trzeba było mi wiadra przynosić, ale ja muszę się trochę wybielić. Moim zdaniem nie byłem tam najgorszy, bo Maciek Wierzbicki to chyba 3 próby miał podejścia do tego, żeby w ogóle dobiec do tej piłki, z którą miał strzelić. Nie no, Maciek to miał, wiesz, jakby dostał lewego sierpowego, tak, chyba, nie? Tak, to nie od razu go położyło. No, także miał ciężko, no ale no mówię, nie jest to łatwe, nie? Błędnik zaburzony. Dobra, to teraz jeszcze jeden krótki film. Z okazji tego, że dzisiaj mamy specjalny dzień, 14 no. lutego, święto zakochanych. Adi, ty jesteś zakochany, no, nie? Bardzo. Co przygotowałeś dla swojej lubej? A co, chciałbyś się odgapić, czy co? Tak, chciałbym zaczerpnąć inspirację. Znaczy nie wiem, czy jeszcze, chociaż nie, jak już materiał pójdzie, to już chyba dostanie tam coś, kwiaty. To my najwyżej, my się wstrzymamy nie, z puszczeniem tego materiału, będziemy czekać na cynk od ciebie. Tak, specjalnie ci napiszę, kiedy możesz puścić. Tak, powiesz, cyk, żona dostała. A jak kuriel, kurczę, pomyli adresy i co? I wypuścicie materiał, a tam kwiatów nie ma. To może być problem, tak. Żona pomyśli ciekawe, do której żony to wysłał. No i okej. Wróćmy do tego, co przygotowała jeden z członków sztabu szkoleniowego. No. Jak ci się podoba?
Nie no, kapitalny jest uśmiech, nie? Myślę tutaj na tym filmiku. O, ale tu jest kolejny. Jeszcze jeden. Tak, i to by było i na tyle. Czyli dwóch nie, romantyków no, w zespole mamy. No, chyba tak, myślę, że znalazłbyś więcej, no. Trener, ale nie, ci się dzielą tym publicznie. No. A jeszcze jeden był, który publicznie się podzielił. To. Jeszcze jeden. I to zrobił z samego rana, przed pierwszym treningiem. To nie widziałem. Adrian, otwieram oczy. To ja jeszcze nie otwierałem wtedy oczu. Ja otwieram oczy. Ja na śniadanie schodzę z zamkniętymi oczami jeszcze, wiesz? Ja otworzyłem oczy, sprawdzam sobie ładnie godzinę w telefonie. Przypadkiem włączył mi się Instagram. No nie patrzę, a tam Bartek Kalinkowski. A ja nie mam Instagrama, więc widzisz. A, to dużo straciłeś. Bo nasi zawodnicy są bardzo romantyczni na Instagramie. Kali, co miałeś? No, dał tam swoje zdjęcie swojej dziewczyny. No. Kolejny raz walentynki na odległość, coś tam, ale. A wiesz, to akurat u nas to nie nowość, nie? Tak, nie, ale obiecał, wiesz, że zegarek z Turcji przywiezie. A, więc ale wiesz, spoko, ale w samolocie podobno może wybuchnąć on. Na tle. No. Na tle nie przejdzie. Nie, ale wracając do tego. Wskazówki mogą w drugą już chodzić. Nie, bo Bartek specjalnie szukał tego, co jest tam certyfikowane, że Turkish Original. Wiesz? Special for you. Special for you. Dobra, ale dość śmiechu. Ostatni sparring, który rozegraliśmy. Kolejny raz udało się zwyciężyć. Wynik 1-0. Dobra postawa obrońców, bo kolejny raz nie tracimy bramki. Ale tak naprawdę z tego co wiem, to trener nie do końca był zadowolony z gry zespołu. Wiesz, no, co mam ci powiedzieć? I oddaj mi mikrofon, no, ty się zastanów. Co mam ci powiedzieć, no, jak to się mówi, wynik idzie w świat, no, fakt, no, wygraliśmy 1-0, od trzech sparingów nie straciliśmy bramki, no, gra może nie jest taka, jakbyśmy wszyscy oczekiwali jeszcze, ale myślę, że to tam nie jest najważniejsze, gdzieś tam realizowanie też jakichś założeń trenera. Jedne wychodzą lepiej, drugie gorzej. Robimy wszystko, żeby te gorsze poprawiać i żeby na pierwszy mecz ligowy po prostu wszystkie funkcjonowały na tyle dobrze, żeby wygrywać. No dobra, ale twoim zdaniem funkcjonowały na tyle dobrze, żeby wygrywać? Bo ja mam jedno zdjęcie, które sugeruje, że nie do końca. Ja ci je pokażę. Nie wiem, jakie masz zdjęcie, wiesz. A, wiesz. No, czyli dasz mikrofon ty. No daj przejmę. Do trzech razy sztuka. Od jutra w marketingu pracuję w klubie, nie? Zobacz. No. Jak myślisz? Co to zdjęcie mówi? Mam ci powiedzieć? Tak. No masz mi powiedzieć. No. Dla mnie to jest tak, no nie? Adrian biegnie tą prawą flanką, kolega ze zdjęcia się pokazuje, a Adi zamiast podać strzela. No i... Nie, no przecież tutaj Franiu siedzi, no to co ty? No bo załamał się. No on powiedział raczej, co to już koniec meczu, ja, wiesz, Fran jest koń do biegania tu. No tak. No to wiesz, to co, okay. Nie, no jak koniec meczu, ja jeszcze mam siły na 90, no to wiesz. Ale to jest takie typowe memogenne zdjęcie, no nie? Tu dorobi no tylko wiesz, taki dymek dużo, i... No, tu byś dużo dymu. Co Franiu no, pomyślał? Nie dużo dymu, to tu by nie było. Dymek by nawet mógł puścić stąd, tak, że wiesz, no. Dużo byś tutaj memów mógł z tego zrobić. No, ale kurde, dobry fotograf. No nie uchwycił nie, ten no, moment. No proszę cię, prawie ci aparat pękł. Co mi, to ty, mi no patrz, pękło ci tu, to nie wiem czego. A nie, bo to sobie jak selfie robiłeś to. Tak, to jak selfie z dzióbkiem. No to wszystko jasne. Nie, ale oddaj. Przed nami jeszcze dosłownie parę dni w Turcji. Myślę, że już tutaj w Belek nie nagramy odcinka wideobłąda. No nie, bo w piątek gramy sparing i zaraz później jest wylot, więc chyba nie będzie kiedy, nie? Dokładnie, ale myślę, że pokusimy jeszcze się o takie podsumowanie całego obozu w Katowicach z Bukowej, także no, nie musicie się obawiać, Adriana w roli reportera prowadzącego. No mówiłem, jeszcze że zobaczycie. Będę, mówiłem, że zabiorę wam robotę marketingu, zaraz będę. Ja będę nagrywał w szatni swojej. Tak, czyli Adrian wraca, ja zostaję, staram się ułożyć życie w Turcji, bo nie mam już po co wracać. Co na to twoja dziewczyna, się walentynki, to nie wiem, czy będzie zadowolona. Nie no, ale do niej chcę wrócić, ja ją tu ściągnę, no nie z nią sobie ułożę to życie. No dobra, niech ci będzie. Adrian, wybroniłeś się. Wiem. I Adrian, na koniec tego odcinka, jakbyś złożył jeszcze życzenia tej piękniejszej części GKS-u Katowice z okazji tego święta walentynkowego. Dawaj. Ale to ja swojej żonie mam składać, a nie wszystko. No najpierw żonie, a potem reszcie kobiet. Nie, no to każdy, nie, każdy... No, nie, no. No, to nie jest dzień kobiet. To ja mimo... To wytniemy. To chyba to wytniemy. Dobrze, to Adrian swojej żonie życzy. Bardzo cię kocham. Pozdrówki. Ja się dołączam do życzeń Adriana, ale kieruję je do mojej dziewczyny. Kieruję dzięki. Je do... Ty, dzięki!
kieruję je do mojej dziewczyny. Trzeci wideobłąd dobiega końca. Dzięki, że jesteście z nami i do zobaczenia za niedługo w Polsce. Cześć! Cześć!